Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym chciałabym Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób podkreślam. Dzień dobry, Michalino. No chodź. Chodź. Tak, Zdzisława przyszła. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, w jaki sposób podkreślam brwi. Szybko tylko powiem, że jeżeli chodzi o ten makijaż, to tutorial nagrałam nową paletą Sleek. Paleta jest taka sobie. Na ustach mam szminkę Astor. Ten makijaż też się pojawi w wersji z delikatniejszymi ustami. Dobra, a wracając do moich brwi. Nagrałam Wam, zanim się zaczęłam malować, czyli na samym początku, klip z tym, w jaki sposób podkreślam moje brwi. Akurat w jaki sposób teraz najczęściej podkreślam moje brwi, bo ta moja brwiowa rutyna co jakiś czas się zmienia, dlatego będziecie mogły w drugiej części filmu posłuchać mojego voiceovera i popatrzeć, co ja robię. Opowiem Wam w tym filmie o tym, jakich narzędzi ja używam do podkreślenia i, jak to powiedzieć, utrzymania kształtu moich brwi, i jakich produktów w tej chwili używam najczęściej, po jakie najchętniej sięgam. Więc tak, zacznijmy może od początku. Moje brwi są bardzo gęste, co teraz widać też na przebitce, gdzie nie mam na nich makijażu, i włoski moich brwi są bardzo grube. Ja mam też, się śmieję, monobrow, dlatego że... i szminka na zębach, dlatego że jakbym nie depilowała moich brwi, to one by mi tutaj spokojnie w środku się prawie że zrosły. No może nie zrosły, ale naprawdę byłoby tam sporo krzaczorów. Do tego wszystkiego, jeszcze oprócz tego, że może nie nożyczkami, że no, rosną mi standardowo włoski, tak jak wszystkim tu na dole, to rosną mi też bardzo wysoko u góry, gdzieś tak mniej więcej aż dotąd. To są oczywiście pojedyncze włoski, bardzo cieniutkie, ale jest je widać, to jest taki naprawdę, no, meszek, tak mniej więcej dotąd, tu gdzieś jeszcze czasem mam jakieś pojedyncze. Może nie, że eksperymentuję specjalnie z brwiami, kiedyś miałam trochę cieńsze, bo chyba trochę więcej skubałam. W tej chwili staram się utrzymać w miarę naturalny kształt moich brwi. Boże, to moim kotom, słuchajcie, ostatnio odbija, czy waszym kotom też? To, co my wyprawiamy, to się w głowie nie mieści. One zawsze tylko i wyłącznie spały. Ja nie zmieniłam karma ani niczego, a teraz po prostu on, jeden mumek się bawi w Matrixa, a Zdzisławce po prostu tak lekko w dynie, czy co się poprzestawiało. Jeżeli chodzi o mój kształt, to ja w tej chwili trzymam kształt, który mam naturalnie, bo każda z nas, kiedy nie ma wydepilowanych brwi, to ma kształt brwi, który się jakby bardzo odznaczy, czyli miejsce, w którym tych włosków jest najwięcej, i w ten sposób właśnie powinniśmy regulować swoje brwi. Ja uważam, że nie powinno się na siłę zmieniać kształtu swoich brwi, nie powinno się ich na siłę jakoś, nie wiem, odchudzać, że tak powiem, czy pogrubiać, może jeżeli ktoś ma bardzo delikatne, dlatego że jednak najlepiej wyglądamy z naszymi najbardziej naturalnymi brwiami. Czyli zmierzam do tego, że gdybym ja w tej chwili zapuściła brwi, to tu zrobiłby mi się taki trochę meszek. Tu oczywiście by mi się zrobił meszek dość nisko, bo tak aż do załamania powieki. Te włoski urosłyby mi bardzo długie, naprawdę nawet na 1,5 cm. Rozeszłyby się tu na boki. Tak mniej więcej wyglądały moje brwi. Chyba nigdzie nie znajdę jakiegoś starego filmu, w którym byłoby widać, jak one kiedyś wyglądały. Brwi, nie nawet starego filmu, tylko starego zdjęcia. No nie wiem, zobaczę. Także tak, pierwsza rzecz oczywiście, której używam, tak jak no pewnie wszystkie używamy, to jest... penseta. Ja mam kilka penset, nie mam żadnych specjalnych. Ta jest chyba akurat kupiona gdzieś w Rossmanie czy w Naturze i ona była fajna, bo była w komplecie z taką małą, bardzo precyzyjną pensetką, która wygląda jak... ma takie igiełki na końcu, czyli jest do bardzo cieniutkich włosków chwytania. I to kosztowało kilkanaście złotych. Niestety nie wiem, gdzie w tej chwili tą małą pensetę mam. I tą pensetą po prostu usuwam wszystkie włoski na dole, usuwam tutaj ze środka włoski i usuwam też pojedyncze, które są u góry. Teraz tak. Dużo się mówiło, nie wiem czy jeszcze mówi, na temat tego, że nie powinno się brwi wyrywać w ogóle od góry. Moim zdaniem to się trochę bierze, oczywiście ja słyszałam też, że ponoć nie powinno się wyrywać od góry, bo można sobie uszkodzić jakiś nerw gdzieś tutaj i można przestać ruszać czołem. Wystarczy sobie zrobić botoks i też czoło się nie będzie ruszać. A tak serio, to wydaje mi się, że trochę tak jest, że... od góry wyrywając włoski trzeba mieć naprawdę bardzo duże wyczucie, dlatego że można się zapędzić i wyrwać sobie tych włosów za dużo, bo one są długie i jednak jeżeli włos się zaczyna tu, to gdzieś wchodzi tutaj w te dolne włosy i nagle wyrwiemy i tu mamy dziurę. Tu mamy ok, a tu mamy dziurę. Mam nadzieję, że się wyrażam w miarę jasno. Dlatego trzeba bardzo uważać z tymi włoskami od góry. Ja je muszę tu od góry depilować, bo naprawdę byłyby bardzo widoczne. Jeżeli nie chce mi się ich tu od góry wyrywać, albo są to dosłownie pojedyncze jakieś włoski, bo mi też tutaj rosną jeszcze włoski, tu się łączą ze skroniami, ja w ogóle jestem zarośnięta.
To używam czegoś takiego. To jest. Co to jest? To jest taka mała kolarka, żyletka, nożyk. Do tego, żeby właśnie lekko sobie usunąć gdzieś tutaj pojedyncze włoski. Czasem, jeśli mam wizję i mam czas, czyli ostatnimi czasu nie mam czasu, używałam nitki, czyli nitkowałam sobie tutaj te pojedyncze włoski właśnie powyżej brwi. Teraz nie mam niestety na to czasu. Jeżeli chodzi o natomiast o tą część mojej brwi, czyli wewnętrzną, tu ja mam bardzo długie włoski. Ja Wam w tej chwili nie pokażę za bardzo, bo ja mam je dość dobrze przycięte i utrwalone, ale widać, że one, tak widzicie, dość śmiało się tutaj... Widać coś? Że one tak dość śmiało się tutaj podnoszą ponad linię brwi i te włoski ja po prostu najzwyczajniej w świecie podnoszę spiralką do góry i przycinam nożyczkami. To są takie nożyczki dla dzieci z zaokrąglonymi czubkami. Oczywiście to robimy bardzo delikatnie i lepiej zostawić dłuższe niż krótsze, bo one ogólnie muszą być dłuższe, dlatego że jak my je znowu wczeszemy z powrotem w brew, to one no, nie mogą być za krótkie, bo wtedy będzie dziura. Także to jeżeli chodzi o takie podstawowe narzędzia. Ja też nie mogę tych brwi tutaj zostawić dłuższych. Te brwi muszę trymować, dlatego że ja mam tak długie włoski, że to by były jeszcze większe krzyczory i w ogóle byłby dramat. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki, którymi ja w tej chwili najbardziej lubię podkreślać moje brwi, to jest kredka firmy Gosh w kolorze Grey Brown. Tak wygląda. Kupiłam ją na wyprzedaży w HB. Z jednej strony spiralka, z drugiej strony kredka. Zawsze lubię mieć ją dość dobrze naostrzoną. Jak widzicie, to jest taki brudny, szary brąz. Zaraz Wam pokażę. O tak. I to jest tutaj oczywiście. I to jest kredka taka woskowa, która troszkę wosku zostawia. Przypomina mi bardzo kredkę z L'Oreala, którą tak bardzo lubię, ale jest wydajniejsza, jest jej więcej i chyba nawet była trochę tańsza. I najczęściej podkreślam brwi kredką, bo to jest po prostu u mnie najszybszy, najtrwalszy makijaż. Jeżeli nie podkreślam kredką, to najczęściej podkreślam cieniami. Bardzo rzadko używam jakichś takich produktów typu pomady, konturówki, inglota i tak dalej. Używam, ale przeważnie nie mam czasu się w to bawić. Ich używam, jeżeli muszę mieć bardzo trwały makijaż, bardzo taki wręcz idealny, wyrysowany, wieczorowy, to wtedy używam właśnie konturówek i farbek Make Up For Ever. Dobra, a wracając do cieni, moje ulubione to jest paletka z NYXa w kolorze blond. Wygląda tak, to jest wosk i dwa cienie w takim zielonkawo-szarym odcieniu. No i paletka taka już umęczona bardzo też z firmy Gosh. A patrzcie, jak w okoliczności kredka i to z Gosha. Tutaj fajnie można sobie naprawdę kolory mieszać i robić z nich różne cuda na powiekach. Ona jest też fajna dla wizerzystów, bo właściwie tylko ona nam jest potrzebna. Pokażę Wam później w drugiej części filmu, gdzie te cienie nakładam, w których miejscach, jak używam wosku. I jeżeli chcę utrwalić jeszcze dodatkowo, a nie używam wosku, to używam najczęściej tej maskary do brwi. To jest Brow Plumper. Brow Artist Plumper z L'Oreala w kolorze, oj nie mam, ale to jest light albo medium. Postaram się Wam na dole w opisie napisać, co to za kolor znajdę w internecie, dlatego że ona jest taka lekko złota i ona lekko moje brwi rozjaśnia. Ja lubię mieć takie delikatnie rozjaśnione brwi, tak jak teraz. Natomiast jeżeli chodzi o pędzelki i inne takie, to używam trzech. Oczywiście podstawą jest spiralka. To jest spiralka Glam Brush o 19. Ona normalnie przychodzi taka wyprostowana, natomiast można ją sobie skiąć. Ona została tak zaprojektowana, żeby była równa na całej grubości. To nie jest przypadek i żeby była właśnie nie za długa, dlatego że wtedy się bardzo wygodnie wyczesuje i wyczesuje się całą jej długością. Jeżeli te spiralki są takie, że są w jednym miejscu na przykład grubsze, to tak naprawdę do skóry dotyka tylko tutaj ten element środkowy i tak naprawdę trzeba się więcej naczesać niż tą. Ta faktycznie taki dość duży, widzicie, kawałek brwi wyczesuje. I jeżeli chodzi o pędzle, to dwa syntetyczne, bardziej precyzyjne do właśnie do wosków, do cieni też i do mokrych jakichś tam pomad i tak dalej, to jest SS9 i naturalne włosie to jest O5, z tym, że ten jest dość gruby, to jest włosie kucyka i on jest fajny najbardziej do cieni, kiedy robimy taki szybki, naturalny makijaż i kiedy nie chcemy jakby bardzo precyzyjnego rysunku brwi, tylko jakby pod włoski wprowadzić taką, wiecie, chmurkę tylko koloru roztartą, do tego jest ten bardzo świetny. Ale do tych, na przykład też do wosków też, tylko to nie jest taki bardzo wyrysowany, precyzyjny makijaż, do tego jest SS9.
Jeszcze jedną rzecz wam chciałam powiedzieć, nie chcę, to ma być bardziej film, co ja robię z moimi brwiami, niż co jakby, co się powinno robić z brwiami, bo to jest osobny temat. Natomiast generalnie taka najprościej zasada, najprostsza zasada, która mówi o makijażu brwi, jest taka, że podkreślamy brwi zawsze mocniej w zewnętrznych ich częściach, czyli od najwyższego punktu brwi do końcówki brwi i delikatniej podkreślamy je od wewnętrznych części, dlatego że naturalnie nasze brwi prawie u wszystkich są gęstsze i ciemniejsze właśnie tutaj z początku, natomiast jaśniejsze, bardziej delikatne, a czasem ich w ogóle nie ma tutaj przy końcu i musimy po prostu tą dysproporcję wyrównać. Ja mam takie szczęście w nieszczęściu, bo szczęściem jest to, że te brwi są. Ciężko jest czasem z utrzymaniem ich kształtu, że ja muszę właściwie tylko poprawić tutaj w najwyższym punkcie delikatnie brwi i to będziecie zaraz widzieć na filmie. Amen. Dajcie znać, jak wy poprawiacie swoje brwi, w jaki sposób utrzymujecie ich kształt. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i to chyba wszystko na dzisiaj. Zapraszam do drugiej części, do takiego mini tutorialu, powiedzmy. Buziaki. Ja osobiście zaczynam od spiralki, ale można zacząć od na przykład starej szczoteczki po tuszu do rzęs. Chodzi o mocne wyczesanie włosków, ułożenie już ich w pożądanym kształcie, a także o wyczesanie resztek pudru i podkładu z brwi. Jedną brew podkreślam, jak widzicie, kredką. To są bardzo krótkie ruchy, właściwie tylko w załamaniu w najwyższym punkcie brwi i następnie odrobinę przeciągam te moje ruchy do środkowej części brwi, ale naprawdę delikatnie. Trzymam też, jak widzicie, kredkę bardzo daleko przy końcu, żeby moje ruchy były nieprecyzyjne i delikatne jak przy cieniowaniu. Ja nie chcę mieć mocno wyrysowanych brwi, tego w takim codziennym podkreślaniu brwi nie lubię, nawet w takim wieczorowym. Teraz znowu wyczesuję brwi, żeby je ułożyć i wyczesać nadmiar. Kredki. Teraz pokażę wam pędzel SS9 i paletkę z cieniami w akcji na drugiej brwi. Albo można też użyć oczywiście pędzla o pięć, jeżeli chcecie bardziej delikatny efekt. Więc to, co robię, to mieszam oba kolory ze sobą. To są kolory dla blondynki z takim chłodnym, zielonkawym odcieniem, bardzo mi pasują. Po strzepaniu nadmiaru, jak widzicie, podkreślam takimi samymi krótkimi, urwanymi ruchami, kierując się od załamania, czyli tam, gdzie najbardziej koloru potrzebuję, na zewnątrz, do zewnętrznej części brwi, a następnie cieniuję resztką, nic absolutnie nie dokładam. I widzicie, efekt jest idealniejszy, brwi są ładnie z tej strony podkreślone niż kredką. Teraz biorę wosk i zobaczycie, że za pomocą wosku jakby je dokładnie układam, lekko nabłyszczam i utrwalam. Natomiast to nie jest bardzo mocne utrwalenie. Cienie dają efekt trochę mniej trwały, ale ładniejszy, dokładniejszy w moim odczuciu. Kredki dają efekt trochę bardziej trwały i trochę mniej precyzyjny. Oczywiście ja nie pomijam tutaj takie bardzo precyzyjne makijaże, mówię o tym, co ja akurat robię. I teraz ten brow plumper z L'Oreala dla utrwalenia i trochę rozjaśnienia brwi i to wszystko, jeżeli chodzi o podkreślenie moich brwi. Buziaczki, papa.